Dzień dobry, moimi gośćmi są dzisiaj Marcin Piechota. Dzień dobry. I Bartosz Leszczyński. Dzień dobry. Sędziowie piłki ręcznej, mężczyzn. Panowie, od wielu lat już sędziujecie wspólnie jako para sędziowska spotkania piłki ręcznej mężczyzn. Jak to się zaczęło? Mężczyzn i kobiet, bo A jesteś, i kobiet też, tak? Tak, niestety, albo stety, bo to jest też fajne doświadczenie, że sędziuje się i mecze piłki ręcznej kobiet i mężczyzn na zmianę. Są takie okresy w kalendarzu sportowym, że nie ma akurat rozgrywek mężczyzn, więc wtedy sędziujemy kobiety. Jednak więcej tych rozgrywek wśród mężczyzn jest, ale kobiet też sędziujemy, a razem sędziujemy już 23 lata. To jak takie dobre, stare małżeństwo. No, już nie będziemy tutaj opowiadać. Nie będziemy mówić, jak to się zaczęło może, bo to dość fajna historia, ale może na... Ale nie sportowa, bo się... Towarzyska. Towarzysko w lokalu gastronomicznym w barze wieczorem spotkaliśmy i postanowiliśmy, że razem będziemy sędziować. Ale razem graliśmy jeszcze, oprócz sędziowania 23-letniego, to razem graliśmy jeszcze w piłkę ręczną w zespołach młodzików, juniorów, młodszych, juniorów, więc ten sport jest nam bliski od czwartej klasy szkoły podstawowej. Tak. Zgadza się. No i trzeba powiedzieć, że jesteście też doceniani coraz częściej na takiej arenie międzynarodowej. Otrzymujecie nominacje, tak w tym roku również, nominacje na mecz kwalifikacyjny EHF Euro 2024 otrzymaliście i już go sędziowaliście, bo odbył się na początku marca. Co z waszej perspektywy było takim najważniejszym wydarzeniem w waszej karierze zawodowej, jeżeli chodzi właśnie o sędziowanie spotkań piłki ręcznej? Najważniejszym? Mm-hmm. Czy najważniejszym meczem, czy jakąkolwiek sytuacją? Najważniejszym wydarzeniem generalnie. No, może to być kilka, załóżmy dwa, trzy, no bo pewnie jedno to będzie trudno wybrać. To dwa? To, że Bartek zawsze dwa razy czekał na mnie, kiedy skontuzowałem raz lewe, raz prawe kolano i to dla mnie najważniejsze było i one zawsze zapamiętały. Nie odszedł, został tak jak dobre stare małżeństwo, nie pokłócił się, wspierał, więc takie dla mnie to zawsze gdzieś tam w głowie zostaje i tam o meczach nie myślę, które prowadziliśmy. To są dwa takie momenty, kiedy to było na początku kariery i mógł oczywiście powiedzieć mi: Marcin, nie no, damy sobie spokój, o tym nieraz rozmawiamy, bo rzeczywiście z innym partnerem wtedy sędziowskim i im to świetnie szło i nawet przyszedłem i powiedziałem: wiesz, Bartek, może ja bym sobie odpuścił. Ja, on powiedział: nie, jesteśmy razem, będziemy razem i tak to zostało. I później drugi raz, kiedy drugie kolano niestety odmówiło posłuszeństwa, też poczekał już spokojnie, ale tutaj to już musiał poczekać, bo już byliśmy międzynarodowymi sędziami, więc już musiał poczekać. Więc, ale no to są takie dwa momenty, które u mnie w pamięci na zawsze zostaną. I... Rzeczywiście, najważniejsze to jest sport, ale najważniejsze są też reakcje takie ludzkie i można powiedzieć, że my nie dość, że spędzamy ze sobą dużo czasu na parkiecie, w drodze, w podróżach, w samolotach czy samochodach, to jeszcze tutaj Marcin jest chrzestnym mojego syna, więc takie relacje są koleżeńskie, rozwinięte tutaj bardzo dobrze i nawet mi nie przyszło do głowy, żeby nie czekać na Marcina, jak miał kontuzję, bo rzeczywiście były takie momenty w karierze sędziowskiej, że te kontuzje się zdarzyły i mieliśmy wtedy takie rozstanie od boiska razem. A jeśli chodzi o rzeczy sportowe, no to były Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy Młodzieżowe, były półfinały, było tych meczów bardzo dużo, ciężkie mecze w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, ale to już było, my spełniamy się, jesteśmy coraz starsi, trzeba też to powiedzieć jasno. I już ta kariera nasza nie będzie zmierzała tak dynamicznie do przodu. Jesteśmy stabilną parą na arenie międzynarodowej, sędzimy regularnie, nie tylko mecze eliminacji tutaj do Mistrzostw Europy czy do Mistrzostw Świata, ale także mecze Ligi Europejskiej, Ligi Mistrzów, Pucharów Europejskich. Każdy mecz jest inny i każdy mecz jest dla nas najważniejszy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. A jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać sędzią? Trzeba być sprawnym fizycznie, przebiec BIP test teraz. Kiedyś był Cooper, czyli 2400 metrów do przebiegnięcia w odpowiednim czasie, minimum takie było w 12 minut. Teraz jest to zmienione, jest BIP test,
poziom 9,5, może będzie 10 poziom do przebiegnięcia. Są to odcinki 20-metrowe, które trzeba pokonać w coraz szybszym tempie oraz znajomość przepisów, regulaminów piłki ręcznej. Ale nigdy to nie zastąpi tej boiskowego doświadczenia i takiego czucia gry. My graliśmy w piłkę ręczną, więc może nam było trochę łatwiej. Chociaż są przypadki, gdzie sędziują osoby, które nie grały w piłkę ręczną. No, ale... Zgadza się. Tutaj Bartek mówi o przygotowaniu fizycznym i teoretycznym, ale można powiedzieć, że i kibice są niezłymi nieraz sędziami. To można usłyszeć i zobaczyć. I ja zawsze i od dawien dawna myślę, że jestem osobą taką, która nawiązuje kontakt z kibicami. Ja nieraz przedstawiam, proszę bardzo, gwizdek w dłoń, zapraszam, możemy się zamienić. Jeżeli odpowiada, jeżeli ty wiesz lepiej, czy będziesz wiedział, jak posędziować, proszę bardzo, zapraszamy. Boisko to boisko, co innego zachowanie kibiców, bo kibice zawsze będą wspierać swoją drużynę. A przy okazji wczoraj gratulacje SPR za remis z Nantes, no za tydzień mocniejszy mecz we Francji, ale tak samo i przed telewizorem. Tak samo, to jest 8-9 powtórek i napisać szybko komentarz, a popełnili błąd, to jest bardzo łatwo. Ale to dlatego mówię, zapraszam na boisko wszystkich chętnych i wtedy wiele osób powie, jednak to jest ciężka praca. Inaczej więc, na żywo, no, inaczej oj, zupełnie oglądając... inaczej. To jest ułamek sekundy, trzeba podjąć decyzję, nieraz się wstrzymać z decyzją, już tam ktoś krzyczy, no to cała ekipa fanów reaguje, nieraz trenerzy wywierają presję, więc ci kibice patrzą na trenerów, skaczą z trenerami, a to jest, my też mamy swoją robotę, też mamy swoje pole do popisu. I więc... Czy taką odporność psychiczną też musieliście nabyć? Właśnie chciałem to powiedzieć, że z czasem doświadczenia się nabywa i ta odporność psychiczna jest coraz ważniejsza. Kiedyś nie było tak rozpowszechnionego przekazu medialnego, jak jest teraz. Teraz my jak zaczynaliśmy, no to telewizji nie było na każdym meczu. Nie było tak internetu dostępnego, nie było takich wiadomości, jedynie dziennikarze, którzy pisali, czy w wersji papierowej, czy do internetu wtedy dawali przekaz z meczu. Teraz w każdym meczu jest telewizja, jest od razu na żywo człowiek wchodząc do szatni, jest po meczu, dowiaduje się, czy jest hejt, czy nie, więc trzeba być psychicznym. I zauważamy to, bo też szkolimy młodych ludzi na sędziów i tutaj w Płocku i w okręgu warszawsko-mazowieckim. I zauważamy, że po kursie młode osoby, które zaczynają kurs i kończą ten kurs, niewiele osób zostaje, bo jednak te psychiczne obciążenie jest bardzo duże i nie każdy to wytrzymuje. Więc oprócz tych rzeczy fizycznych, dobrego przygotowania merytorycznego i technicznego związanego z piłką ręczną, przygotowanie psychiczne jest bardzo, bardzo ważne. A jak to jest z waszymi wyjazdami? Czy wy już na początku roku wiecie, jaki macie plan na cały rok, czy dowiadujecie się o tym później? No nie. W Europie to na takie mecze to mamy około 2 tygodni przed planowanym spotkaniem, dostajemy informację o nominacji, więc to tak to wygląda, jeżeli chodzi o Europę. W Polsce próbują, żeby to było te 2 tygodnie, bo rzeczywiście każdy ma swoją pracę prywatną, swoje życie prywatne, swoje jakieś zaplanowane wyjazdy. Tak samo w Polsce próba dostosowania tych terminów do wysyłania do 2 tygodni przed meczem też jest stosowana. Niekiedy oczywiście jak był COVID, no to już w ogóle było pomieszane, bo to z dnia na dzień się człowiek dowiadywał, a nawet był w trakcie wyjazdu na mecz i musiał zawracać, więc okazywało się, że meczu nie będzie, więc ale przy normalności taka jak teraz panuje, no to te 2 tygodnie przed się dowiadujemy i tak to wygląda. Organizacja biletów, transportu leży przy wyjazdach międzynarodowych, leży po stronie klubu bądź federacji, a tutaj no w Polsce no to już tam jesteśmy na miejscu, bo mamy dobre położenie. Centrum Polski, więc jest okej. Okay. Ale dużo jesteśmy w wyjazdach i trzeba jednak też przyznać, że były takie momenty, że rodzina na tym cierpiała, bo ja powiem taką anegdotę, że przekładałem 2 razy chrzciny mojego syna, bo mecze dostawaliśmy, więc był początek, to, czy tam środek naszej kariery, ale początki na arenie międzynarodowej, więc warto było wtedy zrezygnować z jakichś
obowiązków domowych, chociaż się to dziwne wydaje, że to przekładałem, ale takie były wtedy realia i wolałem przyłożyć chrzciny, żeby lecieć gdzieś za granicę i posędziować. A rzeczywiście nie ma takiego kalendarza na całorocznego. By było to może trochę ułatwienie, ale nie jest to wykonalne technicznie, bo te terminy są ruchome, się zmieniają i też nie wiadomo, jak te zespoły będą grały, czy będą grały w tygodniu, czy w weekend do godzin, w godzinach popołudniowych, czy wieczornych i tak dalej, więc wiele jest rzeczy niewiadomych i te informacje przychodzą z takim około dwutygodniowym wyprzedzeniem. A macie już jakieś pewniaki na ten rok? Jedziemy za tydzień. Ten weekend mamy wolny, za tydzień jedziemy. Wolny w końcu. Tak, naprawdę dawno nie mieliśmy. Następny weekend mamy bardzo ważny mecz o utrzymanie w lidze Pogoń Szczecin, Zagłębin Lubin w Szczecinie, więc daleki wyjazd. I bardzo ważny mecz w sobotę 1 kwietnia o 19 będzie. Prima aprilis. Prima aprilis, tak. Jakby nie patrzył. Teraz wróciliśmy ze Szwajcarii, byliśmy w Ostrowie Wielkopolskim, byliśmy na pierwszej lidze w tygodniu, więc jeździmy i na pierwszej ligi też. I też doceniamy te mecze i cieszymy się z takich też wyjazdów. Wspomniałeś tutaj, Marcin, o wczorajszym meczu Orlen Wisły Płock. Jak oceniacie szansę tej drużyny w Lidze Mistrzów? Na pewno to cały Płock oczekiwał dobrego spotkania i to spotkanie było dobre. Oczywiście początek taki nie był na plus, bo te minus 3 było, ale jednak z każdą minutą coraz lepiej. Cieszy to, że i kibice byli na meczu i dopingowali. Te godziny są niestety dostosowane przez Europejską Federację, więc nieraz tak jest, że wszyscy nie przyjdą, bo na drugi dzień do pracy. Ale jak oceniam? Mówię, że nie jesteśmy bez szans. Ja uważam, że powalczymy, jak zagramy tak konsekwentnie jak wczoraj, bo wyjście z minus 4 na plus 1 u nas spowodowało to, że mogliśmy ten mecz wygrać. I ktoś powie, a rozegrali ostatnią akcję tak czy siak. Ja uważam, że na tym poziomie rozgrywek ten remis 32-32 jest bardzo znaczącym wynikiem, bo wczoraj tak samo był mecz Pikuszek z Weszprem, gdzie się skończyło 13 bramkami bądź więcej. Tak samo Kiel wygrało gdzieś w bardzo wysoko, więc tam już chyba jest pozamiatane, tak kolokwialnie powiem, i te zespoły są w górze, a tak jedziemy i nie liczą się bramki tak bardzo zdobyte na tym. Wygramy jedną bramką, my jesteśmy w ćwierćfinale, więc jest o co walczyć i my tutaj trzymamy kciuki i dopingujemy drużynę z Płocka, chociaż jak to, muszę to powiedzieć, nigdy nie będziemy mieli okazji zagwizdać Wisła Vive, szkoda, chociaż ja zawsze zgłaszałem się na ten mecz jak najbardziej, ale fakt faktem, trzeba trzymać i za jednych i za drugich, bo to są punkty dla naszej federacji, żeby więcej drużyn grało, więc nieraz mówimy tylko o Płocku, ale jednak te mecze i Wisły i Vive w rankingu dla klubowym w Europie są bardzo ważne i ja myślę, że się trzeba cieszyć, że mamy dwie drużyny w Lidze Mistrzów. Daj Boże, żeby i kobiece były na tym samym poziomie. To będzie naprawdę super i za wszystkie drużyny trzeba. Jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to mówię, to trzymajmy kciuki za wszystkie drużyny, a później zostawiajmy już swoje upodobania na mecze, te już Wisła Vive i tutaj to już każdy uważa i krzyczy. Jak święta wojna, ale tutaj na arenie międzynarodowej cieszymy się z każdego sukcesu, bo to są bardzo ważne sukcesy, tym bardziej, że reprezentacja mogła lepiej pograć na mistrzostwach, a wiemy, że to jest koń pociągowy i bez sukcesów reprezentacji nie będzie sukcesów klubowych. I to tak to zawsze wygląda, że musi być ten pociąg, a wagoniki tam są podoczepiane. Czyli generalnie nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o polskie drużyny. Uważam, że jest to naprawdę poziom taki już europejski, stabilny. Poziom europejski, każdy się liczy z zespołami z Polski, czy Orlen Wisła Płock, czy Vive Kielce. Są to zespoły, które są renomą i każdy, kto tu przyjeżdża, musi się liczyć z tym, że nie sprzedamy łatwo skóry. A wracając do wczorajszego meczu, ja uważam, że troszkę w tej pierwszej połowie nam obrona nie funkcjonowała tak, jak powinna. I w drugiej poprawiliśmy obronę, trochę mocniej zaczęliśmy grać i fajnie wróciliśmy do skuteczności rzutowej. Jednak ja wiem, jak ciężko jest grać na wyjazdach i jeśli tu byśmy mieli 4-5 bramek na plus, to z wielkimi nadziejami byśmy tam jechali. W sporcie wszystko jest możliwe, ale będzie bardzo ciężko w Nans tam wygrać albo też zremisować w takim samym
z takim samym rezultatem lub podobnym i wtedy będą rzuty karne decydowały. W każdym razie trzymamy bardzo mocno kciuki za Orlen Wisłę Płock. Ja dziękuję wam za dzisiejszą rozmowę. Zapraszam oczywiście na kolejne. Moimi gośćmi byli Marcin Piechota. Dziękuję bardzo. I Bartosz Leszczyński. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.